serdecznie. Naszym gościem jest Kasia Moś. Nie po raz pierwszy w programie trzecim, ale dzisiaj świeżo po koncercie. Dokładnie, świeżo, bardzo świeżo. Zbiegłam ze sceny i jestem tu. Tak jest, po koncercie z repertuarem Karin Stanek. To może zacznijmy od tego w ogóle. Skąd pomysł, by sięgnąć po muzykę Karin Stanek i nagrać to na płytę? Wiesz co, pomysł pojawił się już parę lat temu, ale to jak w życiu zawsze bywa, że były inne projekty, inne rzeczy i trochę się to rozmyło. Ale ja wierzę w to, że jakaś myśl rzucona, ona nie ginie, tylko do nas wróci kiedyś. I tak właśnie było, że nasze miasto Bytom w zeszłym roku odezwało się do nas w połowie roku, abyśmy zagrali taki koncert, znaczy czy będziemy chętni zagrać taki koncert z okazji 10-lecia od śmierci Karin Stanek. I my się zgodziliśmy, zajęło nam parę miesięcy przygotowanie i mieliśmy właśnie zagrać taki koncert, ale zależało miastu również na tym, aby te utwory jednak zmienić trochę tak na modłę naszych moniuszkowskich poczynań z pieśniami. No i tak też się stało, zaczęła się praca i tak jak mówię, ten pomysł pojawił się już dawno temu, ale udało się go zrealizować w zeszłym roku za sprawą naszego miasta, które bardzo nam pomogło. I najpierw był koncert, nie sądziliśmy, że w ogóle płyta się pojawi, ale stwierdziliśmy, że skoro wykonaliśmy tyle pracy, to szkoda, żeby to zostało tylko wykonane na jednym koncercie i stąd chęć nagrania płyty i tutaj Polskie Radio nas też wspomogło i tę płytę wydało, ale mówię tutaj wielki hołd z naszej strony dla naszego miasta i dla Beceków w Bytomiu i dla pana prezydenta i dla wszystkich władz, bo naprawdę bardzo, bardzo nam pomogli. Mówisz tutaj o tym, że poświęciliście sporo pracy nad tym materiałem. No właśnie, tak nawet słuchając dzisiejszego koncertu miałem takie wrażenie, że bardziej niż odtworzenie klimatu oryginalnych kompozycji, chyba wam zależało na tym, by przenieść się właśnie w ten 2022 rok. Myślę, że tak. To też pewnie jest jakoś może nie do końca też celowy zabieg, tylko wydaje się, że jesteśmy tak nacechowani, nasłuchani różność, że można tak powiedzieć, różnego rodzaju muzyką, od, nie wiem, od jazzu, klasyki, rocka, hip-hopu, no wszystkiego i tak naprawdę gdzieś każdy utwór, czy nawet tekst, który braliśmy, czy jakaś melodia kojarzyła nam się automatycznie z czymś, czy jakby podpasowywała nam pod jakiś rodzaj muzyki. I wydaje się, że tutaj dużo jest mroku w tej płycie. W ogóle w naszej twórczości jest dużo jakoś mroku. Nie wiem dlaczego, choć na co dzień jesteśmy bardzo radosnymi ludźmi. Nie wiem czemu tak jest, ale... Mówi to artystka, która przed chwilą razem z całym zespołem wystąpiła cała na pomarańczowo. Dokładnie. Orange is a new black, tak mówią, tak? Się śmiejemy, że potem tylko więzienie nas czeka. Ale wracając jeszcze do tych utworów, no to zależało nam też znowu tutaj... Ale to też chyba nie jest znowu celowy zabieg, że to nie jest kwestia tego, że my się zastanawiamy, a teraz robimy w taką stronę, a teraz robimy w taką stronę. To gdzieś wychodzi naturalnie po prostu i też potem nie zastanawiamy się, że to ma być tak bardzo spójne, bo ja wierzę w to, że jednak taki gdzieś eklektyzm dla mnie przynajmniej jest zawsze bardzo interesujący. Bardziej niż utwór przeradzający się w kolejny utwór i w zasadzie nie wiadomo, czy jeden się skończył, a drugi zaczął. Ja tak po prostu bardziej lubię i to nie jest też tak, że to jest zrobione, mówię, specjalnie, tylko przez to pewnie, że to dla nas gdzieś bardziej przemawia, to tak też tworzymy. Płyta nagrana, płyta jest już z nami. Jesteś po koncercie. Największe wyzwania, jeżeli chodzi o prezentację tego repertuaru na żywo. Przede wszystkim dlatego, że to graliśmy dopiero drugi raz na żywo. I pierwszy raz w zeszłym roku i teraz drugi raz. Oczywiście potem było nagranie płyty, ale to są też inne zupełnie warunki. Można coś powtórzyć, można tutaj sobie naliczyć i tak dalej. Tutaj są dosyć trudne naliczenia i w modlitwie na przykład i w gwieździe, bo tam nie ma takich bardzo jakby logicznych, powiedzmy, muzycznych wejść. One są, trochę można zaśpiewać tak, trochę tak i to jest zawsze dla mnie przynajmniej wykonawczo trudne. Też emocjonalnie, żeby to wytrzymać, żeby wyśpiewać wszystko, co się chce. Bo tutaj jest jednak dużo mocnych dźwięków, gdzieś gór, bardzo niskich też dołów jest dużo, a dla chłopaków myślę, że też, no to zawsze są jakby materiał taki mniej ograny jest zawsze bardziej stresujący. Gdybyśmy to zagrali już 150 razy, to myślę, że to byłoby dla nas coś zdecydowanie łatwiejszego, a tutaj pojawił się też problem, wiadomo, wizja, w sensie na żywo byliśmy w radio, wizja zresztą też była nagrywana, publiczność zebrana, też to studio, które jakby nie było niezwykle historycznym miejscem i jakoś też człowiek czuje gdzieś przyjemną, aczkolwiek presję. No i to wszystko razem sprawia, że na pewno taki koncert jest bardziej wymagający i stresujący niż innego typu koncerty, które gramy na co dzień, ale tak jak mówię, zdecydowanie też dlatego i w szczególności dlatego, że to jest po prostu dla nas bardzo świeży materiał. obserwowałem Cię na scenie i zastanawiam się, czy kiedykolwiek rozważałaś inną drogę niż muzyczną? Bo takie mam wrażenie, że ta muzyka to jednak geny u Ciebie przemawiają. No zdecydowanie. Jako dziewczynka to myślę, że tak, albo aktorką chciałam być, albo właśnie piosenkarką, ale to zawsze wydawało, że to są takie marzenia po prostu małych dziewczynek, chociaż tak naprawdę wcześniej jeszcze chciałam pracować w sklepie mięsnym, nie wiedząc jeszcze skąd bierze się mięso tak naprawdę. Teraz jestem zagorzałą wegetarianką, więc zupełnie w drugą stronę poszłam. Bardzo mnie to cieszy. Tak. Ale tak, to już potem było, w zasadzie wiedziałam od 14 roku życia, w zasadzie nawet pewnie od 12 roku życia, zanim jeszcze udałam się na pierwszą lekcję śpiewu, że jednak muzyka będzie moim światem. Wiedziałam, że nie będzie tym światem instrument, czego dzisiaj osobiście bardzo żałuję. Żałuję, że jakby rodzice może nie byli bardziej, nie trzymali nas twardszą ręką pod tym względem. Chociaż Mateusza nie trzeba było. Mateusz rzadko kiedy był w szkole, miał, tak jak zawsze powtarzam, że miał bardzo dużo jedynek i był jednym z gorszych uczniów w historii naszej szkoły, ale bardzo dużo ćwiczył i w zasadzie cały czas grał. Jest wielkim pasjonatem, jest wybitnym muzykiem, instrumentalistą, naprawdę, mój brat. A ja ten instrument traktowałam olewawczo, w zasadzie zależało mi tylko, żeby przechodzić z klasy do klasy, żeby się tam przyciskać. A dzisiaj bardzo żałuję, bo wiem o tym, że dzisiaj mogłabym na tym instrumencie grać. Jest to przepiękny instrument, bo ja gram na wiolonczeli i dzisiaj z perspektywy lat myślę, że to jest coś, czego żałuję najbardziej, że po prostu nie gram. A propos tych instrumentów, podczas koncertu pojawił się oprócz repertuaru Karin Stanek parę takich ciekawostek, o których potem wypytywałaś fanów, więc skąd pomysł, by na przykład sięgnąć po Lambadę? Wiesz co, to właśnie jak pracowaliśmy nad tym repertuarem i to nawet był mój pomysł. Najpierw sobie powiedziałam, dajmy tutaj jakiegoś Benny Hilla, wrzućmy jakiś taki motyw jakiegoś dowcipu, jakiegoś muzycznego żartu i się udało tutaj, że akurat Lambada się wkleiła w tę piosenkę, w Jimmy'ego Joe i właśnie Benny Hill. Myślę, że to jest takie przyjemne, dowcipne, żartobliwe, bo to i Jimmy Joe i Malowana Lala są najbardziej utworami, może nie, że zbliżonymi do oryginału, ale mają ten rodzaj takiej radości. Bo reszta tę radość gdzieś utraciła, dlatego że byliśmy pewnie innymi ludźmi niż Karin, chociaż ona gdzieś, i to jest właśnie zastanawiające zawsze, że ona wydaje się, że życie miała zdecydowanie bardziej trudne niż my. My byliśmy wychowani trochę pod kloszem w takiej rodzinie, gdzie nie musieliśmy od dziecka pracować. Ona, rodzina górnicza, piątka rodzeństwa czy czwórka rodzeństwa, mama wychowywała ich samotnie, ona musiała pracować jako goniec od najmłodszych lat, więc zupełnie inne miała jakby inny start, trudniejszy start, a pisała i była tak radosna i pisała tak radosne piosenki, a my mieliśmy łatwy start i piszemy takie mroczne utwory. To jest zastanawiające, ostatnio się nad tym właśnie zastanawiałam, z czego to wynika, ale jednak widać, że nie to czasem jak zaczynamy, ma na nas też wielki wpływ. No dobrze, to na koniec powiedz o planach. Co w najbliższych miesiącach? W najbliższych miesiącach wydaję kolejne single. Już zaraz w zasadzie ukaże się piosenka, taki kwartet, z którego jestem niezwykle dumna. Najprawdopodobniej 16 czerwca ten utwór się ukaże. Jest to utwór, który znajdzie się na mojej epce, która wyjdzie na jesieni tego roku. Za muzykę do tego odpowiedzialny jest tym razem nie mój brat i nie Mateusz Kołakowski, a Mateusz Krautwurst, znany wam z radia. I z Mateuszem też, Mati też właśnie teraz będzie w jednym utworze ze mną śpiewał i to jest taki też materiał, z którego myślę, że będę bardzo zadowolona i cieszę się niezwykle. No to czekamy na te dźwięki. Czekajcie. A naszym gościem była Kasia Moś. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo, dzięki.